Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was do holu zakupowego z kilku ostatnich miesięcy. Trochę się tych rzeczy nazbierało od ostatniego holu zakupowego, tak więc serdecznie zapraszam Was do oglądania. Okej, więc mamy outfit numer 1 i tutaj wszystko jest nowe. Zacznijmy sobie od góry. Słuchajcie, nie ma słów, które mogłabym powiedzieć, jak bardzo polecam Wam tę bluzę. Właśnie tutaj w kamerze wygląda na taką mocno zgaszoną, natomiast ona jest taka naprawdę w takim typowo indygo kolorze. Z tyłu ma taki biały napis, który też mi się mega podoba i uważam, że wygląda mega fajnie. I to jest, słuchajcie, bluza z Noszę Sztukę. I naprawdę jakość tej bluzy mnie totalnie zaskoczyła. Ona w środku ma taki milutki meszek i oprócz tego jest naprawdę gruba. Ten materiał tutaj jest też po prostu przemiły i kaptur jest po prostu tak gruby, słuchajcie, że ja po prostu jestem w szoku, jak dobrze jakościowo ta bluza jest wykonana. Występuje ona w trzech walorach kolorystycznych. Mamy niebieski, mamy zielony oraz brązowy z różnymi napisami z tyłu. Jeżeli chodzi o te spodnie, to wydaje mi się, że to są spodnie z New Yorkera. Ja je dostałam, słuchajcie, od tam dziewczyny z pracy mojej mamy, bo na nią były po prostu za małe, bo ta rozmiarówka jest strasznie dziwna. To są spodnie, słuchajcie, M-ka. One były dosyć małe w pasie, mimo wszystko i takie gdzieś tam sobie związuje, ale były dosyć małe, więc ta rozmiarówka po prostu była jakaś inna i były strasznie długie, więc moja babcia mi je tutaj skracała na dole. Natomiast one mają takie fajne rozcięcie tutaj na dole, mają fajny kolor, super się prezentują właśnie z różnymi wariantami kolorystycznymi i naprawdę fajnie się ze wszystkim komponują. I też jak już byliśmy, słuchajcie, w temacie Noszę Sztukę, to również mam od nich torbę, najbardziej popularną, jeżeli chodzi o kolorystykę. I słuchajcie, powiem Wam, że to jest również zakup, którego nigdy nie będę żałowała. Ja ją teraz po prostu noszę codziennie do szkoły. Ma świetnie zaprojektowane kieszonki w środku oraz również tutaj z przodu ona też jest odpinana i można sobie osobno spakować do tej kieszonki rzeczy. Tak więc naprawdę jest fajnie zaprojektowana i sprawdza mi się idealnie do szkoły. No może nie jest to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o deszczowe czy w przyszłości zimowe dni, ale teraz na wiosnę, lato naprawdę mieści wszystko, całe moje życie się tutaj mieści. Przechodzimy, słuchajcie, do maratonu ze sweterkami i wszystkie, które tutaj pokażę, będą z Sinsaya. Ja, słuchajcie, zawsze lubiłam chodzić do Sinsaya po jakieś takie pierdółki i w ogóle, ale jakoś nigdy nie skupiałam się na ciuchach i stwierdziłam, że wejdę sobie na stronę, zrobię sobie taki większy research i znalazłam po prostu takie perełki za tak fajną cenę, że muszę Wam je po prostu pokazać. Zacznijmy sobie oczywiście od tego sweterka. Ten sweterek to była akurat najdroższa rzecz w moim koszyku i kosztował on 90 zł, co i tak jak na sweterek nie jest dużo, jeżeli chodzi o inne sieciówki. Ja go wzięłam, słuchajcie, w rozmiarze M. Ma on najmilszy zdecydowanie materiał ze wszystkich. Jest po prostu taki milutki jak kocyk. I muszę Wam powiedzieć, że ten krój sweterku właśnie z takim dekoltem serek po prostu wyglądają tak pięknie, mam wrażenie, że cała po prostu stylizacja jest podkreślona, fajnie to wygląda, pięknie eksponuje biżuterię, którą macie na szyi, więc naprawdę bardzo fajnie i ona dodatkowo ma tutaj jeszcze takie zakładeczki, więc myślę, że no naprawdę ten krój sweterka bardzo fajnie się prezentuje i uwielbiam ten sweterek. On prześlicznie wygląda z jeansami, z garniturowymi spodniami, nosiłam go też do sukienki, tak więc naprawdę myślę, że fajny zakup. A po prostu nie mogłam się powstrzymać, bo jak zobaczyłam, że powoli zaczyna się być już chłodniej, to już musiałam pokupować sobie milion sweterków. Kolejny sweterek, jaki kupiłam, to już jest troszeczkę z innego materiału, takiego bardziej sztywnego, jednak dalej też jest fajny, taki ciepły. I on jest właśnie w takim czekoladowym, pięknym kolorze, który super wygląda z kremowym, z jeansem i po prostu czekoladowy jest zawsze w modzie i bardzo fajnie wygląda do wszystkiego, więc naprawdę jestem również z niego zadowolona. Też jest taki troszeczkę bardziej oversize, ja go też chyba wzięłam w rozmiarze M. I z tego co ja pamiętam, on kosztował 60 albo 70 zł, nie jestem pewna. Następny to jest właśnie taki
czarny sweterek i on jest taki, jak widzicie, dziurkowany. Mega mi się spodobał i bardzo taki chciałam już w sumie od dawna. Fajnie, to słuchajcie, taki tip, ja tak ostatnio zrobiłam, żeby te dziureczki były widoczne, ale no wiadomo, że teraz już się robi coraz chłodniej, więc żebyście nie zmarzli, to po spód najlepiej jest ubrać taką obcisłą bluzkę z długą rękawem, która jest w kolorze właśnie takim ekri, takim beżowym. Wtedy wszystkie te dziurki są właśnie tak fajnie widoczne i jest taki fajny efekt, a nie jest Wam też zbyt zimno. I on kosztował, słuchajcie, 50 zł, ja go sobie wzięłam w rozmiarze XS. Natomiast mega fajny i fajnie wygląda ze spódniczkami, z jeansami, z jakimiś eleganckimi spodniami, więc jest to naprawdę fajny dodatek. Ja też ostatnio go miałam ubranego z paraszutami, więc naprawdę bardzo, bardzo fajny. No i jak za tę cenę też spoko. Słuchajcie, na tę kamizelkę polowałam już tak długo. To jest, słuchajcie, możecie ją bardzo dobrze kojarzyć, to jest kamizelka typowo garniturowa, tylko że właśnie damska. Ostatnio są one bardzo, bardzo modne. Ja akurat w tej stylizacji lubię mieć ją rozpiętą, natomiast można ją oczywiście zapiąć i prezentuje się ona w ten sposób. Ta, słuchajcie, jest za 50 zł Sinseya. Naprawdę ja te kamizelki widziałam już w tak różnych cenach, zależało mi też na konkretnym kroju, ponieważ są różne, są dłuższe, krótsze i tutaj też inaczej ułożone. Ten krój podoba mi się bardzo, uważam, że wygląda bardzo fajnie. No i kosztowała ona 50 zł, więc jak na takie kamizelki jest naprawdę dobrze, a w innych sieciówkach i tak one były wyprzedane. I słuchajcie, te kamizelki, można z nimi zrobić tyle stylizacji. Naprawdę uważam, że teraz jest to taki must have w naszej szafie. Ja w ogóle, jeżeli będę miała jakiś luźniejszy tydzień, że w weekend będę mogła nagrać jakiś taki dłuższy filmik, to zastanawiałam się, czy nie nagrać dla Was propozycji na outfity takie typowo jesienno-zimowe, ponieważ no, mam dużo pomysłów, które mi się gdzieś tam przewijają i myślę, że fajnie by było się z Wami tym podzielić, więc jeżeli jesteście chętni, to koniecznie wpiszcie w komentarzach, żebym wiedziała, że chcielibyście zobaczyć taki filmik. Przechodzimy do kolejnego outfitu, trochę mi się tutaj cały czas światło zmienia. Ten cały fit jest z Bershki. Jeżeli chodzi o góry, no to jest to oczywiście body, które ma dosyć głębokie wycięcia, bo jak możecie zobaczyć, tutaj już mi wychodzi. Mam je w rozmiarze XS. Mam mało gór, które mają właśnie taki kwadratowy dekolt, a uważam, że wygląda on naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Uwielbiam te body. Jest takie bardzo mocne, takie robi taki po prostu fajny slim. No i przy spodniach z niższym stanem też wychodzą te wycięcia, co też fajnie wygląda. Jeżeli chodzi o dół, to też są to jeansy z Bershki. Z tego co wiem, to jest nowy krój spodni, one się chyba nazywają skater fit. I naprawdę są mega mocno baggy. Były na mnie za duże, więc tutaj babcia musiała zrobić interwencję i mnie je złapać, ale jak widzicie, da się. Mają one dosyć nietypowy kolor, są takie wyprane jakby, to jest taki właśnie wyprany kolor jeansu i te miejsca jaśniejsze są właśnie w takim ala beżu, więc jest to na pewno ciekawy kolor, który fajnie komponuje się z czernią, z szarym, z bielą i po prostu uwielbiam te spodnie. Dostaję o nie mnóstwo pytań na TikToku, więc oficjalnie tutaj na forum odpowiadam. Jeszcze raz, są one z Bershki. I słuchajcie, ostatni set w dzisiejszym filmie to jest właśnie taki piękny secik z Bershki, czyli spódniczka właśnie z rozcięciem i góra. Jeżeli chodzi o tę bluzkę, to jest mój totalny faworyt, ponieważ spójrzcie tylko na jej plecy. Materiały obu tych rzeczy są takie właśnie fajne, śliskie. I naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje. Te spódnice można sobie nosić trochę niżej na przykład, właśnie z takim niższym stanem, albo podciągnąć ją sobie trochę wyżej, tak więc naprawdę można tutaj z nią kombinować. I dół mam w rozmiarze XS. Taka bluzka idealna, jak gdzieś sobie wychodzicie na miasto, na jakąś kolację może, niekoniecznie na imprezy, bo może być ona na pewno uciążliwa. Natomiast powiem Wam, że pod spód, mimo że widać plecy, można ubrać sobie na przykład jakiś taki koronkowy jakiś stanik, coś, żeby to po prostu fajnie wyglądało, a jednocześnie, żebyście się gdzieś tam nie stresowali tym,
Koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o filmie ze stylizacjami na jesień oraz na zimę. I jeżeli macie jeszcze jakieś inne pomysły, to dawajcie znać na dole w komentarzach. A to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Pamiętajcie, zostawimy subskrypcję, dzwoneczkę, żeby być ze wszystkimi filmami na bieżąco i oczywiście o łapce w górę. A my widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa!